słyszałaś, ja do ciebie mówiłam. O, przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Wiem, że nie chciałeś. Fajna ta twoja muzyka, skąd taką masz? A wiesz, siema. Okej, dobra, nie chcesz powiedzieć, to nie. Ale słuchaj, mam do ciebie sprawę. A jaką masz do mnie sprawę? Jaką? Powiedz mi! Mam taką sprawę, że tutaj mam jajka do otwarcia i potrzebuję kogoś, kto by mi pomógł. Jesteś chętny? Jasne! Jestem chętny zawsze, zawsze do otwierania jajek. Uwielbiam! Super, bardzo mi się to cieszy, mnie to cieszy. Nawet nie wiesz jak. No to co, odkładamy twoje radyjko. To jest magnetofon. No okej, dobra, odkładamy ten magnetofon tutaj. I pomóż mi w otwieraniu jajek. Które jajko sobie otworzymy jako pierwsze? Mamy jajko różowe, jajko zielone. Nie zielone, okej. Mamy jajko żółte, czerwone i niebieskie. Które sobie otworzymy jako pierwsze? A może czerwone. Ha! To jest fajny kolor, taki energetyczny, jak twoje paznokcie. O, dzięki. Ja tak bardziej myślałam, że jest czerwony jak jakieś jabłuszka. No też może być, ale czerwony dodaje dużo energii. Wtedy chce się tańczyć. Okej, masz rację też, rzeczywiście. Dobrze, otwórzmy sobie czerwone jajko. Uuu, cóż tutaj się kryje w tym jajku? O, widzę oko, zostaw, nie otwieraj, boję się. Nie bój się, czy ja kiedykolwiek otworzyłam coś strasznego? Tak. Co? Na przykład te straszne dinozaury. A no tak, no okej, no dobra, ale to wygląda przyjaźnie. Nie, boję się. Nie bój się, no co ty, zobacz. O, jest. Rosara Fergusonie, wracaj natychmiast. Szybko. Co to? Jak to, co to? To jest zwierzątko, zobacz. O, kolejne zwierzątko to Little Pet Shop. Zobacz, jaki śliczny ptaszek. O, podoba mi się bardzo. No może i może racji, nie było to zbyt straszne. No, fajny całkiem jest. A czy to jest paw? Przyjrzyjmy mu się dokładniej. Czy on wygląda jak paw? Tak, wygląda jak paw. Ma z tyłu taki pióropusz piękny, na głowie tak samo. Oczy niebieskie. Tutaj wygląda, jak miał cukiereczka jakiegoś narysowanego. No, słodki. Tak, to jest paw, mój drogi. Śliczny, piękny paw. Wow! To wiesz co? Otwórzmy więcej jajek, może będzie więcej zwierzątek. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, w takim razie otwieramy które jajko teraz? Może teraz jajko niebieskie. Dobrze, no to jajko niebieskie. Dum. Ptaszku kochany, przesuń się tutaj. Trzęsiemy. Co w tym niebieskim jajku znajdziemy? I jest to... Uwaga! Jest to Kinder niespodzianka, nie jest to zwierzątko. Ale może być, słodycze, to co lubię. A w środku jest zabawka, wiedziałaś? Tak, wiedziałam. Wiesz, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale ja już otworzyłam tych jajek niespodzianek całkiem sporo. I to już jest chyba, nie wiem, setne może nawet więcej. Wow, niemożliwe! A jednak możliwe, widzisz, bardzo dużo. Wow, ty musisz naprawdę lubić jajka niespodzianki. Lubię! I wiesz co? Inni też lubią. Ups, przepraszam. Nie szkodzi. Inni też lubią, dlatego ciągle je otwieram, bo wszyscy chcą zobaczyć, co w tych jajkach się kryje. Ups! Przepraszam. Oj, za pierwszym razem to było okej, ale za drugim to już nie. Ojejku, przepraszam, stań tutaj dalej, żebym się nie potrącała. No dobra, odsunę się. Dobrze, postaram się więcej Rosera Fergusona nie potrącać, bo wówczas ląduje na swoim malutkim pyszczku i jeszcze sobie go skrzywdzi, więc lepiej po prostu go odsunąć troszeczkę dalej. Otwieramy to jajko i cóż tutaj w środku jest? Moi drodzy, zobaczcie, mamy jajko koloru ciemnożółtego, czyli jest to jajko z jakiejś serii, ale wiecie co, zanim je otworzę, muszę wymyć ręce, zobaczcie, mam pełno czekolady na rękach, zaczekajcie, zaraz wracam. I już jestem, ręce mam czyste, tylko wiecie co, troszeczkę tego nie przemyślałam, ponieważ jajko ciągle jest takie jakieś, takie z czekolady. Niemożliwe! Czy ja widzę Rafaela z żółwy ninja? To musi być Rafael. Rafael ma taką czerwoną bandanę. O, ale świetnie! Udało nam się znaleźć Rafaela! O, a czy on też będzie w naszym sklepie? Nie no, Rafael nie jest na sprzedaż, to nie jest zwierzątko do sklepu, to jest żółw ninja. Ups! Znowu to zrobiłam!
Wiem, sorry, nie chciałam, przepraszam. No, ostatni raz ci wybaczam. Okej, okay. dobrze, stań tutaj, postaram się więcej ciebie nie potrącać, ale to nie jest łatwe, jakoś mi tak dzisiaj to wychodzi, że cię potrącam. Zobacz na niego, ale świetnie wygląda. Wow, trzymaj tą swoją broń. Trzyma to? Chyba nie, nie do końca, muszę to jakoś dobrze mu przymocować. No, dalej, wkładaj to do ręki. Jest, udało się, zobacz na niego, no fajny jest. A rusza rękami w ogóle? Nie, te ręce się nie ruszają za bardzo. Ale świetne, z tyłu skorupka jak wygląda? Tak wygląda. Postawię go, zobaczcie. No super. Mogę podejść? Możesz, tylko uważaj, żeby ci nie dziabnął. A to on jest zły? Nie, ale może niechcący tak zrobić, tak jak ja niechcący cię wywracam. O, nie, chyba nie będzie tak źle. Ale świetny jest, to jest żółw ninja. I co on robi? On walczy jak ninja? No tak, dokładnie, żebyś wiedział. On ma trzech braci. Bracia nazywają się Donatello, Leonardo oraz Michael. Co ja mówię? Michelangelo, którego można nazwać Mikey też. A to jest Rafael, czyli po prostu Raf. Wow, i oni tak walczą. Z kim oni walczą? No, ze złymi postaciami różnymi. Wiesz, na świecie jest dużo takich złych osób. Wow, nie wiedziałem. No to teraz już wiesz, może staniesz się fanem żółwi ninja. Bardzo możliwe. A to można jakoś oglądać? Jasne, że można. Musisz poszukać sobie po kanałach z bajkami. O, proszę, zostawiamy sobie tutaj naszego Rafaela. A, i tutaj co mamy jeszcze? Ulotka. Proszę bardzo. O, widzisz, tu są jego bracia. Zobacz, zobacz. Od lewej z niebieską bandaną mamy Leonardo. Tutaj u góry z pomarańczową bandaną to jest Michelangelo. Tutaj właśnie jest... No, to zrobiłaś! Oj, nie złość się, nie złość się. Nie chciałam. Tutaj mamy właśnie z czerwoną bandaną Rafaela. I na samym końcu z fioletową bandaną mamy Donatello. Ja bym go nazwała sobie Doni. Tak fajnie brzmi. Doni? Iu, ciekawie. Ja wolę chyba Donatello. Tak włosko, kojarzy mi się z pizzą. Jeden z nich lubi bardzo pizzę. Zrobimy pytanie dnia. Który żółw ninja uwielbia zajadać się pizzą? Piszcie w komentarzach, zobaczymy, czy oglądacie żółwy ninja. Ha! Hej! No dobrze, odkładamy to gdzieś tutaj z boku, żeby nie było widać. Mamy świetnego żółwia ninja, mam nadzieję, że wam się podoba. Mi się podoba! Chyba będę fanem! No to świetnie. Postawmy go sobie tutaj. Mamy teraz jeszcze tylko 3 jajka do otwarcia. Które jajko teraz otworzymy sobie? Czy będzie to jajko żółte? Czy będzie to jajko zielone? Czy może będzie to jajko różowe? Może teraz jajko zielone. Moje oczy są zielone. To akurat będzie pasowało. Zobaczcie, moje oczy. Nie mrugaj tak. O, już. Widzicie? Tak, wszyscy widzą, że masz piękne zielone oczy. W takim razie stań tutaj, postaram się ciebie nie potrącać. Oj, co robisz? Żartowałam, zapałam cię przecież. No dobra, niech ci będzie. No dobrze, otwieramy zielone jajko. I cóż tutaj mamy? Mamy tutaj kolejnego stworka z Littlest Pet Shop. Zobaczcie, jaki słodki króliczek. Nie no, to jest kochane przecież stworzonko, jaki śliczny. Och, rzeczywiście, naprawdę jest ładny, zobacz na te oczka. No są piękne, fioletowe, o jakie ładne. I nosek taki brzoskwinkowo-różowy, bardzo ładny króliczek. Tutaj ma włosków troszeczkę, to chyba dziewczynka jest, ale słodka. O, śliczna. Bardzo ładna i kolejny fioletowy stworek. Kolejny fioletowy stworek, to jest niemożliwe. Dwa fioletowe stworki, no i jeden zielony, żółw ninja. No tak, ale Rafał to się nie liczy. On nie jest z Little Pet Shop. On jest żółw ninja. No tak, no dobra, już wiem, o co ci chodziło. No to dobrze, że wiesz, o co mi chodziło. Zatem udało nam się znaleźć dwa fajne stworki, dwa fajne zwierzątka z Little Pet Shop, który jest ładniejszy, sama nie wiem, ale obydwa stworki mają fioletowy kolor i są prześliczne. No to teraz mamy jajko różowe i żółte, które sobie teraz otworzymy. To jest ciężki wybór. Różowy, jak na mojej koszulce, te gwiazdki. Fajnie by było, ale znowu żółty, taki radosny kolor. Żółty! Żółty wygrywa, różowy zostawię sobie na koniec. Dobrze. Wybór jest w porządku. Przesuniemy troszeczkę nasze zwierzątko. O,
I otwieramy jajko koloru żółtego. Trzęsiemy, trzęsiemy. Uuu, zwierzątko z Little Lost Pet Shop w jajku znajdujemy. A, jakby się rymuje fajnie. Zobaczcie, jaki fajny. A co to za kot? To nie jest kot. Jak to nie? To jest kot. Nie, to nie jest kot. To jest, zobacz, to jest pies. To jest pies, tylko ma takie uszy. To jest pies, prawda? To musi być pies, zobacz, mam krótki ogon. Koty mają zwykle dłuższy ogon. No niby tak, ale wygląda z boku jak kot. Jest z przodu też jak kot. Koty mają bardziej takie skośne oczka. Zobacz, to jest pies. Oh, to jest pies czy kot? Mi się wydaje, że to jest pies. No a znowu Russell Ferguson twierdzi, że to jest kot, ale to wygląda jak pies. To musi być pies. To jest pies. Nie kłóćcie ze mną, Russellu. Ja mam rację. Ty masz rację? Nie. Oj, nie obrażaj się, nie obrażaj się. Ojejku. To jeszcze się chyba nigdy nie wydarzyło, ale będę musiała was poprosić o kolejne pytanie, o odpowiedź na kolejne pytanie dnia. Nie może być dwóch pytań dnia. Jak ja to mam zrobić? Ja mam pomysł. Po prostu niech napiszą wszyscy w komentarzu, czy to jest kot czy pies. Kot czy pies? Kot czy pies? Proste. Okej, okay, no dobra, no to pytanie dnia było jakie było, a tutaj jest dodatkowe pytanie, czy to jest pies, czy to jest kot. Ja myślę, że to jest pies, natomiast Russell Ferguson upiera się, że to jest kot. Zobaczymy. Ja naprawdę myślę, że to jest pies. Zobacz, jak jest fajny. Ma takie ładne zielone oczka i różowy nosek i kokardkę. Ale słodziak, ale to nie jest kot, to jest pies. Nie kłóćmy się. Wszystko zostanie rozstrzygnięte w komentarzach. Tak jest, miejmy nadzieję, że wszyscy napiszą nam, że to jest pies. Kot! Pies! Kot! Ej, bo żółw ninja nas zaatakuje. Ups! Sam się wywrócił. O, wszyscy się wywracają! Nie kłócimy się. Okej, okay, dobrze, dobrze, przepraszamy, już się nie będziemy kłócić. Stań tutaj, nie groź nam tą bronią. No proszę ciebie, zobacz, wywróciłam wszystkich z nerwów. Okej, okay, odłóżmy zwierzątko. Dobrze powiedziane, ani pies, ani kot. Zwierzątko. Tak, odłóżmy zwierzątko tu. I otworzymy sobie ostatnie jajko kolor. Zdrowy! Jest! Jak moje gwiazdki! Tak jest, jak twoje gwiazdki. Zobaczcie, Russell Ferguson ma takie fajne gwiazdki na koszulce. Oh, ostatnie jajko. Kogo tam znajdziemy? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Uuu, wiecie co, to nie kogo, tylko co? To jest jajko Kinder Niespodzianka. Kolor różowy. Bardzo ciekawie. Zaraz otwieramy, zróbmy sobie troszeczkę więcej miejsca. O, zabawki, nie wywracajcie się mi tutaj. Wow, żółw ninja, nie wywracaj się żółwiu. O, jejku, znowu się wywraca. Co ja robię, to moja wina. Okej, okay, pozbywamy się tego sreberka. Już prawie, 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 jeszcze trochę. No, dalej, sreberko. Schodź szybciej, 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 szybciej. No i już nie ma sreberka. Możemy teraz zerknąć do środka tego jajka i zobaczyć, jaka zabawka tam się kryje. A, wywróciłam cię. Znowuż to zrobiłaś. Przepraszam, no widzisz, taka ze mnie gapa. Bo stoisz z tej strony i cię potrącam cały czas. Sama chciałaś, żebym tu stał. Oj, masz rację, przepraszam. To moja wina. Już nie będę taka. Dobra, otwieramy to jajko lepiej. A, zerknijmy sobie. Cóż się kryje w tym żółciutkim jajku? 1, 2, 3. A, proszę bardzo, coś niebieskiego tutaj jest. Myślałam, że może coś różowego, bo tak wszystko różowe było. I co to jest? A, to jest kredka świecowa, zobaczcie na to. To jest chyba malarz, pan malarz, kredka świecowa. Z takim kapeluszem. Świetnie wygląda. I tutaj na ulotce dowiemy się coś o nim więcej. O, zobaczcie. To jest jego czapka, tak, kapelusz taki, już zdążyliśmy się dowiedzieć. I można nim po prostu kolorować sobie coś i można też go przyczepić sobie na przykład do kieszonki i zabrać ze sobą, jeśli chce się coś pokolorować gdzieś indziej. W kolekcji mamy 4 różne takie stworki. Malarz, to wygląda jak budowlaniec, to wygląda jak jakiś chłopak w czapce, baseballówce, a to jakiś skater. 4 w kolekcji. Które najfajniejsze? Nie wiem. Wszystkie są bardzo fajne. I tutaj powinniśmy mieć chyba kolorowankę. Jest! Jest i nasz malarz. Można pomalować mu czapkę na przykład na niebiesko. Chyba zaraz to właśnie zrobimy. I z drugiej strony jest druga kolorowanka. Bardzo fajna. Wow! Mnóstwo farby na ścianach. Nieźle. No dobrze, zobaczymy jak ta kredka koloruje.
Sprawdzam. No, całkiem fajnie. Kolor jest ładny. Bardzo jasny, niebieski, jak takie ładne, słoneczne. Nie słoneczne, tylko letnie niebo. O, zobaczcie, tak wygląda ten kolor. No może jeśli chodzi o kolorowanie, to nie są moje jakieś tam szczyty w kolorowaniu, ale przynajmniej widzicie, jak ta kredka wygląda. No, myślę, że jest fajna, całkiem mi się podoba. Ale jeszcze fajniej wygląda, gdy włożę mu się, o, czapkę. Tak francusko wygląda, jak taki malarz z Francji. A ja znam pewnego Francuza. Tak, on się z Zoe chciał umawiać. A, pamiętam tą historię, pamiętam. To tyle, moi drodzy. Udało nam się otworzyć dzisiaj wszystkie jajka. Było ich aż 1, 2, 3, 4, 5. 5 jajek, niespodzianek. I w każdym jajku była jakaś naprawdę fajna zabawka. Także bardzo się cieszę z tego, że pomogłeś mi, Russellu Fergusonie. Naprawdę cieszysz się? Oczywiście, że się cieszę. Zobacz, wszystkie tutaj teraz poprzesuwamy, żeby można było się im jakoś lepiej jeszcze przyjrzeć na sam koniec. I mam nadzieję, że jeszcze ze mną kiedyś otworzysz jajka. Naprawdę? Och, nawet przez to, że się pokusiliśmy, nawet przez to chcesz ze mną dalej otwierać jajka? Jasne, że tak, oczywiście. Nie przejmuj się tym. W komentarzach się wszyscy na pewno dowiedzą, że wszyscy na pewno napiszą, że jest to pies, także nie przejmuj się. To jest kot! Żartuję. Specjalnie się z tą drażnią. Zobaczymy, czy to jest pies, czy kot. Zobaczymy, co inni myślą i tyle. Ale ja z tobą na pewno jeszcze kiedyś będę otwierała sobie jajka. Jej, ale super, dzięki! No, moi drodzy, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zostawcie nam kciuki w górę i pamiętajcie, żeby nas często odwiedzać. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, zróbcie to teraz i ja z wami się żegnam. O, i jeszcze taki dzwoneczek jest obok przycisku subskrybuj. Jak go sobie naciśniecie, będziecie dostawali powiadomienia odnośnie nowych filmików. Naciskajcie! Pa, pa!